Sponsorem kanału jest sklep z odzieżą i akcesoriami motocyklowymi Motomoda 24 oraz marka Seca, polski producent odzieży motocyklowej. Dobra, dzisiaj misja specjalna. Sprawdzamy KTM-a. Kurde, to jest totalnie co innego niż moja dyszka. No ale idzie prosto. Czwóreczka. Blisko konektor, ja cię spierdzielę. Tej nogi normalnie w moment obalone. No muszę przyznać. Ale to ma mocne hamulce. Albo dobra, albo kwestia tego, że ten zawias tak bardzo nurkuje. Fajny sprzęcior. Zadziwiająco wygodny. Całkiem zwrotny. Ciekawe, dlaczego tu ABS mrygał sobie. No powiem ci, Krzychu, że fajnie się tym jeździ. Tak, wszystkie 6 biegów normalnie bez żadnego problemu. Jedyne co zauważyłem, jak mu bieg redukowałem, to zapalała się kontrolka ABS-u. Ale to jest chyba ona chyba migra, nie? Znaczy, tak właśnie tak zauważyłem, że przy redukcji zaczynała się brygać, co nie? Bo tu jest, ona ci dokładnie powiem. Ona się świeciła, czy była zgaszona? Nie mam żadnego pojęcia. To się wyłącza chyba za każdym razem. Kontrola taksi, jak się świeci, to jest wyłączona, tak? To jest wyłączona, tak. Ale wydaje mi się, że jak jechałeś, to była włączona, bo to trzeba za każdym razem za na każdym postoju. Razem. Postoju przytrzymujesz 5 sekund, coś tam i mrugnie ci kontrolka ABS-u. Aha. To wszystko jest okej. Okay. Aha, okej. Okay. Nie ma żadnej lipy, nie? Dobra. To wszystko jest okej. Okay. Ale myślałem, że to bardziej żwawo na koło będzie szło, tak jakoś tak trzeba by go... Blokowana czy nie? Nie, na pewno. Nie jest. Chyba, że to może ta trakcja czy coś tam nie pozwala mu dźwignąć się... Mapa druga to jest tam mocniejsza. Ale fajnie. Zauważyłem, że przy większych prędkościach jest taki lekko rozbujany. 140 coś, no. Jak się nie schylić delikatnie, tak. To jest taka szima, nie? Tak, ale to mi się wydaje, że kwestia tego, że jest wysoki, co nie? Ale tak, Krzychu, jak dla mnie fajnie, quickshifter działa przyzwoicie, nie jest taki szybki jak na przykład, nie wiem, czy u mnie, czy u Tomka. Jest czuć, że on jest taki wolniejszy, że musisz tak naprawdę mu solidnie ten quickshifter. Tak, musisz mu tak solidnie ciepnąć ten bieg. Nie ma się tu czego przyjebać, no. Wizualnie tutaj parę rzeczy do robienia, ale... Jest właśnie, do wyboru dopiero są 3, nie? Hamulce ma zadziwiająco dobre, jak na mnie. Tak, bo ja czytałem, znaczy na necie oglądałem i mówią, że właśnie hamulce są ok. Nie, powiedzieli, że kabel przedni jest naprawdę. Znaczy ten efekt, że on nurkuje, tak, to też na pewno powiela, co nie? Ale to zagłoszenia w ogóle, nie? Jakby może mu otwardzić, to na pewno by... Zdecydowanie by się przydało go trochę. No. No tył normalnie nacisnąłem, to zaraz blokuje od razu, także tutaj nie ma... No jest moim zdaniem jest spoko, co nie? Papierki podpisane. Także oficjalnie moto w rękach tamtego pięknego pana z BMW-ki, więc można latać. Ale to jest frajda, ja cię spierdzielę. Bajka.
ale fajne, to jest stabilne strasznie na kole. Ale to jest zarąbiście stabilne, jak się jedzie na gumie. Nie no, głupie, dobry agent. Dieselka do pełna. Kurde, dobry wariat jesteś. Nie, w ogóle, wiesz. Dobry wariat. Także myślę, że do urodzin mi się uda wyrobić z tym prawkiem, to akurat ma to pojedzie do rzeczy. No, cały czas w terenie, a nie, powiem ci bardzo fajnie się tu mieści. No, tylko i nawet powiem ci... Bo ja mieszkam na Zadupiu, nie? Ja mieszkam na Zadupiu, to mi takie supermoto akurat, nie? Że do Opola se pojadę do Zimka, tak wiesz, pokrążyć po tych moich drogach, to wiesz. No jasne. A powiem ci, już się nawet zacząłem przyzwyczaić do tego, że nogę trzeba prostować przed siebie, a nie na kolano schodzić. No, bo tu trochę inaczej jest jak w tym, nie? A pozycja za kierownicą tak samo inna jak w tym, nie? Całkowicie. No, przepraszam. Ja pierdzielę, ale jestem cały w robalach. No, ty gadasz. No! Kurwa, moi. Patrz, zaraz jak podjedziesz, to ci pokażę koszulkę. Cały w muchach o, jestem. O Boże, koszulka jeba, żebyś to umiał wyprać potem. Najwyżej będzie na roboczą przemianowana. Ja cię p***. Zaraz, tak jak się minie, jak będziesz miał prostą, to ci pokażę. Jakiś rój wjechałem na raz. Ojej. Na kamerze to samo. Patrz, zobacz teraz. Będzie trochę materiału. Patrz. Ja pierd***, na kropkę jakbyś złocie gdzieś wyjebane. Nie, chyba nie wyleci gdzieś te byki. Nie, bo tak teraz dziwnie tak... Ale chyba nie wyleci chyba. Mocno śrubki nie ma, widziałem. Ale jak już teraz nie wyleciał, to i nie wyleci cały czas. No. Ale powiem ci, muchy w takich miejscach wyłapuję, gdzie nigdy wcześniej much nie łapałem. Co ci gadasz? No kurde, na łydkach ty nawet. Ty stoją, ej. On ci mrugnął. O. Mogą stać, bo mrugał teraz. A będzie śmiesznie, jak jeszcze będzie pierwsza kontrola zaraz po zakupie. No to już w ogóle wszystko, nie? Dobrze, tego DB Killera masz, to to pomoże. No. Ale mrugał, ale nie wiem, chyba stoją, no bo co? A, rzeczywiście są, no. O. Nawet bo tu jest 50, nie? A tu ludzie za p***** wnięci właśnie. Zatrzymał? Patrz, zatrzymał. Patrz! Nie wierzę! Dobra, to ja się rozłączam, nie? To zjedź Krzychu tu na przystanek. Dobra. No. Dobra. Dobry. Dzień dobry. Ruch drogowy Opole, siedzą sztabowy Marcin Lewem. Tak, właściciel tego motocykla, bo dopiero go kupiliśmy. O, niech sobie jedzie dalej. Aha, to mogę mu tylko powiedzieć, że pojechał? Do sorki, to już mówię, żeby jechał. O. Jedź dalej. Tak. Dół drogowy Opole, nagrywamy się, siedzę z tobą na gwarant, panie kierowcy, kontrola uprawnień. Wszystko jest. Jakiś dokument tożsamości od pana? Mogę obywatela włączyć. To sobie pan pamięta? Tak, jasne. Moment, tego sobie kask może ściągnę. Który co go kupił? Tego. Jaka są? No, to wszystko zali. Nie, to biegnie. Nie, to wskazuje. Ale włączyć nie? To hamowania. Nie kierunek wskazuje. Przebieg pojazdu i jego kontrolę. To niech mi pan jeszcze powie, jak tu się sprawdza. To nie jest mój motocykl, ja mam wiedział. O dobra, mam. 3271. Wszystko. Fajnie. Dzięki bardzo. To jest fart.
To teraz po cichutku KTM. Miało być po cichutku. No halo, teraz ojcem gadałem właśnie. I co? Jak? Wszystko git? Tak, wszystko git. Wypadł ci chyba. Co, damy killer? No. Co ty? No chyba. Zoba. No nie ma go. Czekaj. Co ty? Ale przy policji był, na 100%. No nie ma, no nie ma. No bo tak strzelał, nie? Ja mówię, kurczę, ty nie ma tej wkładki. No tak. Jedziemy ją poszukać, czy nie? Bo czy nie będę potrzebował tego wydeby killera. Bo mogę się zawrócić, no. Ale ty słyszałeś jakąś różnicę, czy nie, nie, nie? Nie, nie. Ty teraz dałeś gazu, odpuściłeś radio, on tak strzelił 3 razy. Ja mówię, kurczę, coś nie, pasuje. Weź no jedź, zobacz, powoli tam, czy gdzieś nie leży na... Ja już powoli tu jadę do tego. Tam się karni gdzieś i ja tu powoli jadę już do miasta. Dobra, to do tego. Przejadę kawałek i się zaraz zawracam, jak nie będzie go. Jakie jajca. No lepiej teraz gadę, dużo lepiej. Luks. Tu masz skoro goście pusto, nie? Było. Ale powiem ci, niesie się teraz ten dźwięk strasznie. Ja wiem, bo ludzie narzekali na ten skumik, że jest k***a. Ale nie, fajnie, po uszach nie daje, bo mój jest na tyle krótki, że u mnie daje po uszach, co nie? Tak, no u mnie też dawało w krosie po uszach, ale się przyzwyczaiłem do tego, nie? Mówię, a rozmoczyć pizda to. No, rura musi jebać. Ja cię no to git, to git. Ale no. Patrz jakie przygody, kurde, już zgubiony DB killer, kontrola policji. No i... Tak po przejechaniu 40 km, takie moje pierwsze odczucia, to po pierwsze jest naprawdę wygodnie, jak na motor tego typu. Obstawiałem, że tyłek będzie mnie już bolał, a jest naprawdę spoko. No i teraz, jak tego DB killera nie ma, no to teraz dźwięk jest bardzo przyjemny. Quickshifter, no jest taki se, jak bym to powiedział. Czasem już mi 2 razy wbił się właśnie luz zamiast biegu. Ale tak poza tym, bardzo przyjemny motocykl. Nie dość, że całkiem elastyczny. Na koło też staje całkiem przyzwoicie. Wiadomo, żaden ze mnie tutaj specjalista, bo mówię, dosłownie mam przejechane kilkadziesiąt kilometrów tym motocyklem. Jest on całkowicie inny od mojego MTK. Ale potencjał widzę. I kurde, w przyszłości myślę, że taki mógłby znaleźć miejsce u mnie w garażu. Jest to naprawdę motocykl, który daje mnóstwo fanu z jazdy. I wcale nie trzeba jakichś ogromnych prędkości rozwijać. A tak wracając do Quickshiftera, to jak do góry jest taki średnio zdecydowany, tak w dół jest naprawdę spoko, naprawdę git.